Proszę Państwa, mam już 30 lat i doskonale pamiętam, jak wyglądał nasz kraj przed wejściem do Unii Europejskiej. Nie pamiętam komuny, ale wiem, że wracamy do niej wielkimi krokami. Jeśli nie zatrzymamy PiS-u przed tym, co robi, wrócimy i będziemy żyć w tym samym bagnie, w którym żyliście 30 lat temu. Jeszcze dobrze. To kolejny etap destabilizacji normalnego funkcjonowania tego kraju. Dokładnie rok temu przyszliśmy tutaj pierwszy raz strajkować przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który zakazywał aborcji. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z nas tutaj obecnych jest zwolennikiem legalnej aborcji. Ale to był pierwszy krok. Wtedy wszyscy mówiliście, przecież nikt wam tego nie zakazał. Przecież to jest tylko wyrok, ale to nic nie zmieni. Jak widzimy, zmieniło. Tak samo będzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego traktatów międzynarodowych, czyli traktatu lizbońskiego. Nie chcemy opuszczać Unii Europejskiej. Unia Europejska to nasz dom. Chcę bardzo mocno apelować do wszystkich ludzi na opozycji, do tego, żeby podali sobie ręce i wspólnie powstrzymali tych wariatów przed tym, co robią. Albo zrobicie to razem, albo to się po prostu nie uda. Na naszym ratuszu wiszą jeszcze flagi Unii Europejskiej i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby tak zostało.